Nawet ten specjalnie przygotowany do walki z metrowymi zaspami potwór nie bardzo sobie radzi z tą zimą. A oto my zapragnęliśmy powtórzyć dziś wyczyn pewnego wrześniowego czołgisty, który przejechał tę trasę w okolicznościach o niebo gorszych. Tę historię opowiem trochę później, na razie krótko o tym, co dzisiaj w magazynie. Przede wszystkim zajmiemy się nieznanym, zupełnie zbrodniczym nalotem na maleńkie miasteczko, spokojne miasteczko Frampol. Po drugie, dla miłośników lotnictwa i pamiątek lotniczych mam absolutną niespodziankę, czyli trop prowadzący do największego i najdziwniejszego samolotu Luftwaffe, Messerschmitta 323, zwanego potocznie gigantem. No i powtórzymy trasę wędrówki wrześniowej czołgu, który na linie przejechał chęc nad środkowej Wisły aż na granicę Roztocza. To Jacku, holuję wyciągarką. Te dwie fotografie wykonano w odstępie zaledwie 9 dni. Na tej pierwszej bystre oko analityka z Luftwaffe dopatrzyło się ratusza, co i my widzimy, tam dalej kościółka, tu podobno są jakieś grupy ludzkie, wozy jadące z jesiennymi plonami, a tutaj praktycznie miasteczka już nie ma. Ogromne morze gruzów i te cyferki na dole oznaczające trafienia ciężkich bomb. Do tego kompletu, tych dwóch zdjęć, dołączyłbym jeszcze trzecie. Fotografię miasteczka Guernica w Hiszpanii, zniszczonego w 1937 roku przez Legion Condor w takiej samej intencji, w intencji szkoleniowej. Po doświadczeniach na tajnych sowieckich poligonach, dzięki którym Niemcy omijali postanowienia Traktatu Wersalskiego, kolejnym, tym razem już niezwykle realnym, laboratorium do testów sprzętu lotniczego była Hiszpania. Jako etap trzeci zaplanowano Polskę, bardzo starannie wybierając cele. Spójrzcie Państwo na tę niesamowitą zabudowę. Kwadrat, mniejsze kwadraty zbiegające się w centrum tego miasteczka. Otóż taki pomysł powstał w husarskiej głowie Marka Butlera, właśnie husarza jego królewskiej mości, który wrzeniwszy się w potencje gorajskich zapragnął zbudować miasto szczególne z rynkiem największym w Europie i zbudował. Ten rynek w tym zewnętrznym obrysie miał ponad 5 hektarów powierzchni, więcej niż rynek krakowski. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że później, kiedy życie dyktowało swoje warunki, zacieśniano tą zabudowę, ale geometria została. I ta właśnie geometria zafrapowała planistów z Luftwaffe ze względu na później łatwość analizowania zdjęć pokazujących zniszczenia. Cofnijmy się do dnia 9 września 1939 roku przed południem. Otóż mniej więcej z tamtego kierunku o godzinie 11 nadleciał dziwny samolot. Wydłużony kształt kadłuba, dwa silniki. Szedł bardzo wysoko, ale harcerze na punkcie obserwacyjnym mieszczącym się tutaj, jak mówią miejscowi, na górach zadali w trąbkę. Tam na dole odezwała się strażacka syrena. Otóż Frampolanie mieli już swój system obrony przeciwlotniczej, bowiem pierwsze dni wojny dały im się dotkliwe we znaki. Samolot nadleciał, zatoczył krąg, jeszcze jeden i zniknął. Dyżurny zapisał w dzienniku, nic właściwie się nie stało. Otóż stało się. DO-17, zwany latającym ołówkiem, który pojawił się nad miasteczkiem, był samolotem wyjątkowym i w swoim czasie osiągami przewyższał nawet myśliwce. Maszyna startująca z lotniska Schoenwald, oznaczona kryptonimem kodowym G2, pozostająca w dyspozycji dowódcy lotnictwa do zadań specjalnych, nad Frampolem uruchomiła 4 fotokamery.
prawdę o kondycji Luftwaffe u progu wojny trudno było wyłuskać z propagandowego szumu. Otóż przerzucano te same samoloty, przemalowując im znaki na lotniska, które były wizytowane przez Anglików bądź Francuzów. Przed nosem lądujących samolotów pasażerskich wiozących ważne delegacje lądował z nieprawdopodobną prędkością jakiś prototypowy myśliwiec. Niemcy byli mistrzami propagandy, ale za tą propagandą kryła się pewna prawda, którą z pewnością znali Ernst Udet, jeden z mistrzów i asów I wojny światowej, którym powiadano, że hakiem zamocowanym na krawędzi skrzydła potrafił podnieść chusteczkę z płyty lotniska, i Wolfram Richthofen, który miał na sumieniu wiele hiszpańskich miasteczek i wiosek. Otóż wiadomo było, że rozpuszczona nieco łatwymi zdobyczami w cudzysłowie w Hiszpanii Luftwaffe położyła główny nacisk na lotnictwo nurkujące, zaniedbując rozwój samolotów bombowych. Zaniedbany był rozwój celowników bombowych i samych bomb. Również wiele problemów nastręczały Niemcom bomby zapalające. Wojna utrudniała zaopatrzenie w surowce strategiczne, do których należał używany do produkcji tych bomb fosfor biały. Prowadzili więc próby z termitem, mieszanką tlenku żelaza i aluminium. Łatwiej dostępny i tańszy środek, ale o niebo trudniejszy do zapalenia. Wojna w Polsce dała okazję do intensyfikacji doświadczeń. Problem technologiczny w zrzucaniu bomb, który próbowano przetestować w przypadku Frampola, polegał na tym, że przy zrzucie z dużej wysokości, na przykład z 1000 metrów, bomba była przez pęd powietrza odrzucana nieco do tyłu. Było to na ogół testowane eksperymentalnie i przy bombardowaniach i marnotrawstwo bomb, i rozrzut były ogromne. Otóż zbudowano celowniki, które dały możliwość wprowadzania poprawki w zależności od wysokości bombardowania, kierunku wiatru, no i przede wszystkim prędkości samolotu. W przypadku Frampola założono wyraźnie 1000 metrów wysokość bombardowania, prędkość 200, próbowano eksperymentalnie wyliczyć, jak duże powinno być to wyprzedzenie dla bomb 250 i 50 kg. Osobnym problemem były bomby zapalające. Było jedno ognisko, wszystko się paliło. Gryk tych krów przeraźliwy, rżenie koni, psy, wycie i kwik tych świń to zagłuszało, tylko tych ludzkie jęki, tej płacz i ten, to tylko słabo było słychać. To było piekło, to było coś strasznego, że ja jeszcze teraz czasem to słyszę, te dźwięki. Zaczęło się palić, ale to w koło. A ja wcześniej czytałam Quo Vadis i stanęłam na tym wzgórku i mówię, to samo jest, co Neron zrobił, spalił. To było wielu pokoleń dorobek i to poszło wszystko w ciągu kilku godzin. I ludzie nie wratowali nic, bo się nikt nie spodziewał, gdzie tam nie było żadnego zakładu przecież zbrojeniowego, ani nie było wojska. Na drugi dzień żeśmy wrócili do Frampola. No to tylko las, kominów było i to wszystko.
Te fotografie pokazał światu Harry Hannewald, ruszony sumieniem analityk zdjęć lotniczych z 4. Floty Powietrznej Luftwaffe. Tak się złożyło, że oglądający je porażeni ich wyrazem nie zadali sobie trudu przeczytania warstwy opisowej. A ta naprawdę elektryzuje. Analityk, który zajmował się zdjęciem Frampola, zaznaczył pod cyfrą 7 kółeczko i opisał to jako dwa podwójne leżące krzyże, jako lotnicze znaki rozpoznawcze, tak zwane markery. Żeby zrozumieć ich sens, musimy się wdrapać z tej drogi tutaj hen-hen na górę. Okazało się, że na dwóch osiach podejścia bombowców nad miasteczko były wyłożone lotnicze znaki rozpoznawcze. Gdybyśmy przeprowadzili linię przez środek rynku, wieżę kościoła tutaj w kierunku tej kępy drzew, tu na zdjęciach lotniczych leży podwójny lotniczy krzyż rozpoznawczy. Podobnie przy tych maleńkich domeczkach tam za cmentarzem żydowskim też leży podobny znak rozpoznawczy. Cóż to oznacza? Oznacza, że co najmniej trzykrotnie wykładano te znaki w terenie. Pierwszy raz, kiedy sfotografował je samolot zwiadowczy 9 września. Potem oczywiście 13 września, kiedy odbyło się bombardowanie i wreszcie 18, kiedy dokonywano tych zdjęć sprawdzających. 18, myślę, że to nie byłoby w tym nic dziwnego. Niemcy już byli w tej okolicy, ale 13, ale 9 to było zaplecze frontu. Front opierał się na Sanie, przechodził przez te lasy, które są tam na horyzoncie. Tutaj była żandarmeria, tu były jednostki wojskowe, tu przede wszystkim byli ludzie uczuleni niesłychanie na słowo agent, szpieg. Tych szpiegów i agentów dopatrywano się wszędzie. Stąd też coś bardzo zdumiewającego, kto i w jakich okolicznościach wykładał te krzyże. Okazuje się, że test się udał, że nowe celowniki zdały egzamin, zdały również egzamin bomby, tutaj użyte, szczególnie zapalające. Widzicie Państwo, miasteczka po prostu nie ma. Najtragiczniejsze, że nie ma go również w naszej pamięci, tego dramatycznego faktu. Otóż kiedy zbombardowano Guernicę, wstrząśnięty Pablo Picasso namalował obraz Guernica, który do dziś jest znany nawet tym ludziom, którzy się sztuką nie interesują. O Frampolu nikt właściwie nie pamięta, a rachunki wojenne Frampola są ciągle jeszcze otwarte. Tuż przed wojną liczył 4,5 tysiąca mieszkańców. Dzisiaj to zaledwie 1,5 tysiąca. Czytałem pamiętniki rotmistrza Zaleskiego z Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, który opisuje heroiczną walkę czołgisty o swoją maleńką, kochaną maszynę. 70 kilometrów jazdy na linię jazdy na holu. Coś zupełnie niewyobrażalnego. W warunkach wojennych, w tym rozgardiaszu, w tych uciekających tłumach. O, już teraz. No i udało się. Otóż, drodzy Państwo, zamyśliłem sobie powtórzyć tę drogę chorążego Żaka, bo mam taki zwyczaj i
chętnie dotykam przestrzeni, w której działy się jakieś zdarzenia. Zawsze mam przeczucie, że gdzieś jakieś cienie, coś w okolicy zostało. Oczywiście to jest tylko romantyczna koncepcja historii. Niemniej w ramach tej romantycznej koncepcji, otóż bardzo chciałbym, żeby przynajmniej kawałek tego czołgu chorążego Żaka, który tak był pieczołowicie przez niego ratowany i chroniony, znalazł się w którejś z rekonstruowanych w tej chwili w Polsce tankietek. Nie sposób było nie kochać tych stalowych żuków, wyrosłych z pomysłu opancerzenia każdego żołnierza. Dziś może wyglądają dziwnie, ale wtedy były standardem w europejskich armiach. Firma Carden Lloyd sprzedała ich patent do 16 krajów, a polscy konstruktorzy zrobili z nich prawdziwie nowoczesne pojazdy bojowe. Zmienili niemal wszystko. Zawieszenie, pancerz, uzbrojenie. września. Późnym popołudniem nie stanąłbym w tym miejscu bezkarnie, bowiem ta przestrzeń łagodna, zaklęśnięta tam ku Wiśle, staje się polem bitwy. Otóż warszawska brygada pancerno-motorowa, dozorująca odcinek środkowej Wisły od Dęblina po Annopol, próbuje wyrzucić Niemców, którzy usadowili się tam na przyczółku annopolskim dosyć mocno. Tutaj toczy się bitwa. Ta wioska w dole to Księżomierz. Księżomierz płonie, polskie czołgi lekkie przebijają się przez Księżomierz, a tam, tym zagłębieniem, tym zaklęśnięciem terenowym, ruszają do ataku czołgi z 11. Kompanii Rozpoznawczej. TKS-y atakują w kierunku tego lasu. Niestety ze skraju lasu odzywają się niemieckie pepance. Jeden TKS zostaje rozbity, drugi TKS chorążego Żaka zostaje uszkodzony. Tutaj grają karabiny maszynowe z obydwu stron. Mimo to czołgiści uszkodzoną maszynę ściągają na skraj lasu, próbują rozpaczliwie ją remontować, ale uszkodzony jest silnik, ma przestrzelony blok. Podczepiają pod sprawną jeszcze maszynę kolegów i ruszają w długą podróż. Otóż zapamiętałem tę historię ze wspomnień rotmistrza Zaleskiego dlatego, że ten hol w tych zatłoczonych drogach, w tym całym obłędzie odwrotowym trwał prawie 70 kilometrów. Wielokrotnie dowódca kazał chorążemu Żakowi tankietkę porzucić. Kazał zabrać amunicję, kazał zdemontować NKM-20, bo był to jeden z tych rzadkich egzemplarzy uzbrojonych w specjalny, najcięższy karabin maszynowy. Chorąży Żak zawsze odpowiadał nie. W warszawskiej brygadzie pancerno-motorowej śpieszyło się coraz bardziej, musiała zdążyć do akcji przełamywania niemieckiego oporu pod Tomaszowem. To też cały sprzęt, który był bądź uszkodzony, bądź sprzęt niebojowy, pozostał tutaj w tych lasach, a tankietka właśnie w tym miejscu. Tu został to krzec z lasu i tu go ostawiły. A czego go ostawiły? Czy się zepsuł, czy nie miał paliwa? Ja już tego nie wiem. Niech pan powie, co się z nim stało. Po kolei wszyscy zaczęli go rozbierać? Ha, to ko ludzie, to kur... Ale tych ścianów nie rozebrali, nic. I ty dzisiaj ty nie rozebrały. Stoja, kowol obcinął. O, i to jest to, co nas tutaj sprowadziło. Panie Sławku, jaka jest historia tej pancernej płyty? Czy to z tego czołgu rozbitego tu? Tak, tak. To dziadek wymontował zaraz w tym czasie, gdy to pozostawili żołnierze. Oczywiście nie tylko dziadek to wymontował. Cała wieś po kawałku. Cała wieś pomagała, jakby to można powiedzieć. Tutaj w okolicy jest tyle tych czołgowych pamiątek, że sądzę, że uda nam się nazbierać tych płyt na pokrycie. Tylko najpierw musimy to pomierzyć. Daj, Rafał, nasz sprzęt mierniczy. Proszę bardzo. Zobaczmy, ile to ma. Tu mamy różne ujęcia tego małego czołgu rozpoznawczego. I teraz wpiszemy sobie wymiary tej płyty. Wymiary. To jest 52. Na 72. Zaraz zobaczymy. 6 mm. Wprowadzone. No i zobacz. O, panie Sławku, teraz komputer sobie będzie szukał. Skąd to może być? Z tym, że to jest tylko część.
Szuka sobie właściwych wymiarów. Nie znalazł jeszcze. No to chyba to jest. Tak? Jeszcze sprawdzimy wymiary boczne. No wspaniale. Teraz, panie Sławku, sprawa najważniejsza. Czy odda pan tą płytę na wspólny pożytek? Trzeba by nad tym pomyśleć dobrze. Moja oferta w stosunku do tych, którzy rekonstruują te pojazdy, jest aktualna. Bardzo chciałbym, żeby oryginalny kawałek czołgu, tak dramatycznie ratowanego spod ognia, zaczął jeździć. I oczywiście, żeby pewnego dnia w tej zrekonstruowanej maszynie wjechał tam, gdzie miał wjechać, czyli na pole bitwy pod Tomaszowem. Dla miłośników lotniczych historii mam jeszcze jedną ciekawą, mam wrażenie, opowieść. Otóż spójrzcie państwo, w tym miejscu znalazły się segmenty niemieckiego pasa startowego. Skąd nagle na tej wąskiej dróżce prowadzącej do młyna, piaszczystej dróżce, niemiecki pas startowy? Otóż sprawa ma charakter gigantyczny. Gigant to oczywiście jeden z najdziwniejszych samolotów II wojny światowej. Urodził się jako szybowiec desantowy, potem Niemcy eksperymentowali, montując w nim silniki w liczbie 6 sztuk, a tutaj nad tymi górami i lasami przelatywał, wożąc na front wschodni zaopatrzenie. Otóż stało się tak, że tym terenem przesuwała się pierwsza ukraińska dywizja partyzancka Sidora Kowpaka, która z mniej więcej 400 luf dała ognia do tego samolotu. Samolot miękko na tych górach tutaj wylądował. I oto nagle w tym miejscu z nieba i w istocie spadła trzypiętrowa kamienica, bo taką wysokość miał ten samolot, prawie 10,5 metra wysokości, rozpiętość skrzydeł 55 metrów. Jakim cudem pilot posadził tutaj giganta, trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Dość, że miał uszkodzony samolot dwa silniki. Niemcy szybko dowieźli właśnie te elementy pasa startowego, które potem miejscowy młynarz tak pieczołowicie ułożył na dróżce dojazdowej do swego młyna. Tutaj ułożono prowizoryczny pas startowy, przywieziono silniki, wymieniono te silniki i co jakiś czas gigantyczny huk podnosił się nad tą okolicą. 6 motorów Gnomron, przepotężnych, huczało, próbując oderwać maszynę od ziemi. Niestety 3 próby spełzły na niczym. A w lipcu 1944 roku zbliżała się już Armia Czerwona. Giganta tutaj podpalono. Za częściami giganta specjalnie w ziemi kopać nie trzeba. Otóż spójrzcie państwo, co zrobili miejscowi przemyślni mieszkańcy. Oto i części mechanizacji skrzydła. Tutaj węzły konstrukcyjne. Praktycznie poważna część samolotu Me-323 Gigant służy tutaj jako kładka na Łosinieckim Potoku. Dzisiaj chodzą babcie do pobliskiego kościółka, uczniowie chodzą sobie przez tą kładkę do szkoły. Jeżeli w przypadku Frampola sprawiedliwość dziejowa ciągle się nie dokonała, w przypadku giganta, który tutaj służy bardzo pokojowym celom, w istocie tak jest. A co w najbliższych programach? Ano, przede wszystkim pośpieszymy spłacić honorowy dług pilotom polskiej łącznikowej maszyny, od tragicznego września ciągle spoczywającym w lesie. Do zobaczenia.